Z tej strony Perka, Perka. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną grę w Roblox, a mianowicie Escape Miss Mary's Library, czyli musimy uciec z jakiejś przeklętej biblioteki albo od przeklętej bibliotekarki. No, nie wiem, ona nie zachęca do czytania książek. Ja Wam się przyznam, że w ogóle moja mama jest bibliotekarką w liceum i no nie ukrywam, że zawsze mnie namawiała, cisnęła, żebym czytała książki. Czemu ty krzyczysz? Nie dajesz mi tutaj rozmawiać. Zawsze mnie moja mama cisnęła, żeby czytać książki, a ja tak wolałam grać na komputerze w gry i tych książek nie czytałam. O! O! Jezu, ona tu już goni, matko, jak się wystraszyłam! Jezus Maria! Miss Mary! Ale moja mama nie jest taka puszysta i nie chodzi w takich sukienkach dziwnych. To moja pani od polskiego w sumie w takich sukienkach chodziła. Dobra, tu mamy uciec. Touch the door. A bo ona mnie złapała, jestem teraz w jakimś więzieniu. W ogóle, o, dobrze, że tutaj czyściutki kibelek jest. Czemu ja mam taką koszulkę dziwnie zmienioną? Gdzie jest moja koszuleczka ze SpongeBobem? Dobra, mam kluczyk. W ogóle, jak będziecie słyszeli jakieś krzyki w tle, to Riku. Bipu, bipu, bipu. To jest mój synuś, ptaszuś, Rikuś, który miał dzisiaj ze mną nagrywać, ale woli się bawić na żyrandolu, ma tam ogólnie plac zabaw. Zostawcie koniecznie 10 tysięcy łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z moim ptaszkiem Rikusiem, papuszką, nimfą, to nagramy więcej. W ogóle tutaj jakaś wielka taka czacha jest. Ogólnie dostaliśmy tutaj jakieś miecze, więc chodźmy. Ua! Jakiś szkielet jest! Oj Boże! On się tutaj chował! Tak, dobra, trzeba go pokonać. O! Dobra, zostało mu pół HP. O, zaraz będziesz leżał tam, tak jak tamta czacha. A masz! O, nie trafiłam. Giń! Giń! Dobra. Rikuriku! Dobrze, Rikuriku! Rozwaliliśmy szkieletora. Chodź, nagramy coś razem. Chodź, idziemy tutaj teraz. Tylko dajmy... O nie, no i rozwaliłam się. Wskakuj na ramię i idziemy grać dalej. O, tu jakieś kolce wystające są. A ja się na nie nadziałam. Dobra, idziemy tutaj, 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 tutaj. Oj, gra już zlagowała mi. Jakaś... Bibu, bibu, skup się na grze. Zobacz, tu jakieś, do jakichś lochów trafiliśmy. Nie, spadłam. Gdzie na głowę? Co, wolisz na głowie siedzieć, tak? Dobra, to pomóż mi tutaj skakać. No nie krzycz! Nie krzycz, bo mnie rozpraszasz! Nie krzycz! No i spadłam! Bibu! Nie wiem, ptaszek chyba na razie mi będzie tylko utrudniał tutaj granie w Robloxa. O, o, o. Dobra, teraz tutaj. Dzień dobry! Łosiu, dopiero się uczesałam, dopiero włosy poprawiłam. No nie krzycz! Nie krzycz, bo widzowie ogłuchną! Nie krzycz! Lepiej mi pomóż tutaj grać, bo tutaj ta pani gruba goni! O, chodźmy tutaj! W ogóle czasami ta gra, nie wiem czemu, ale mi tak laguje. Dobra, teraz tu. Chodź szybko, Riku, patrz jak tu ciemno. It's too late! Oh no! Jesteśmy zgubieni! Which way? Prawo, lewo! Tutaj chodźmy, tu teraz. A nie, tamten gościu... Nie, dobrze, dobrze jest! Patrz, Riku! Po strzałkach teraz biegniemy, tak! Jest super! Gdzie teraz? Gdzie teraz, Riku? Dobra, chodźmy tutaj teraz. Bo goni! Nie, do ślepego zaułka weszliśmy! Dobra, wyminęliśmy ją. Prowadź mnie, Riku! Feeling lost? Nie, nie czuję się zgubiona. Dobra, tam jest strzałka, chodź, idziemy, Riku. No, weź mi zejść z głowy, chodź na ramię lepiej. Chodź tu. O, tu coś mamy. Dobra, winda, winda! Tu, o. Okej. Okay. Patrz, trafiliśmy teraz do jakiejś lawy, do jakiegoś wulkanu. Podoba ci się tutaj? Dobra. No widzisz, z jedną ręką ja nie umiem grać. Przeszkadzasz czasami, przeszkadzasz. Co chcesz? Co chcesz? Pomadkę chcesz? Ja wiem, co chcesz. Boże, ty mi zwalasz to wszystko, gumeczkę masz. No. Riku. Chodź, pomożesz mi tutaj grać. O. Idziemy, patrz. Nie możemy spać, bo wpadniemy do lawy. No. Teraz po jakichś łańcuchach idziemy. Ale tu musi być gorąco. No.
Checkpoint? Gdzie ten checkpoint jest? Ta książka to checkpoint? Tak? Okej, nie wiedziałam. Patrz, no ty się lepiej znasz ode mnie. O, prawie dotknęłam kolca, nie skacz mi tak bez zapowiedzi na głowę. Chodź. Dobra, o, jest kolejny checkpoint. No, czekaj, bo muszę odwrócić cię kamerą tutaj. O, dobra, możemy biec dalej. Zostaw myszkę tylko. Tak. No i zobacz, padłam, aż mi się głowa kręci. Co ty się wpychasz w moje włosy? Aaaa! Granie z ptaszuśkiem, rikuśkiem. Jest takie fajne, nie? Co? Co to, misiu? Misiu. Ja wiem, żebyś chciał do myszki i klawiatury, ale nie mogę ci ich dać. Nie. Co tu mamy? O nie, wpadliśmy gdzieś, patrz! Gdzieś spadliśmy. Co teraz? No, musimy kamerę odwrócić, wiesz? Tak. Co, chcesz tutaj? Na biurko? No to idź. A my gramy dalej. Dobra, tu mamy jakieś lasery. O, to jest checkpoint? Tak! Ta książka to chyba checkpoint jest. A nie! O kurczę, my tu mieliśmy zbierać książki. 10 książek mieliśmy znaleźć. A co, jak ja ich już jakąś przeoczyłam? O nie, na końcu się rozwaliłam. Dobra, chodźmy tutaj po drabinie i do jakiegoś korytarza. O, patrzcie, jak skaczę tutaj śmiesznie. Tak biegnie normalnie, a tutaj skaczemy i gdzieś spadamy na dół. O, mamy książkę chyba kolejną, tak? Przeklęta książka pani bibliotekarki. Buziaczek. A nie, krzycz to łóżko. Nie, krzycz to łóżka. Mama ogłuchnie przez ciebie kiedyś. O, moja ulubiona skakanka. Hop. Dobra, tutaj teraz chodźmy. Jest kolejna książka. Jej. Tutaj mamy chyba jakiś magazyn. Trochę wygląda jak z Harry'ego Pottera pokój życzeń. Dobra, chodźmy teraz tutaj. Co tu mamy? Ej, tu jakiś dynamit jest. Oj. A co jak dotkniemy tego dynamitu? Czy mam go podnieść? O! Co? Nie zrozumiałam chyba. A, tu nie możemy skakać! Ale lipa. A, trzeba pozbierać dynamity, żeby wysadzić tamte drzwi. Dobra, wszystko jasne. Kto mi na głowę znowu wleciał? Riku, riku. Chodź, bo będziemy rozwalać drzwi teraz, wiesz? Chodź, będzie ciekawe. Idziesz? Patrz, rozwalimy teraz drzwi. Już są rozwalone. O. Święty checkpoint, a nie było tutaj tej książki? Nie, chyba. Nie, nie idziesz do myszki. Klawiatura i myszka zabronione są dla ciebie, wiesz? Już raz mi klawisz wyrwałeś, tak. Już starczy wyrywania klawiszy z klawiatury. No, o Boże. Jedną ręką trochę ciężko. I tu jakiś smok jest! Krakowski. O! Boże! Nie! Nie mogę wyjść! Próbujemy jeszcze raz. O, dobra. Mamy teraz strzałki. Patrz, biegniemy teraz. Uciekamy. O nie, goni, 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 goni. Jak ja nie lubię, jak mnie coś goni. Też nie powinieneś tego lubić. Które... Tu! Strzałka była tu. Tak, no, tędy. Teraz tu. No, nie krzycz do ucha, bo mnie rozpraszasz. O nie, to zablokowane wyjście jest. O, tu. Dobra. Tędy. I którędy? Tu teraz. O, strzałka jest. Jest, jakieś łańcuchy tam mamy. Dobra, biegniemy. O, już nie goni? Nie goni. To idziemy dalej. Hop, hop. Po rurach. Tak? Jak w Milusi Klaudusi w piosence. Po rurach. Tu jest jakaś rura. I tam jest chyba książka kolejna, przeklęta. Wiecie, jakiej ja najbardziej książki w liceum nie lubiłam? Pana Tadeusza. Nawet nie przeczytałam. Chociaż była na maturze, ale ja jej nie przeczytałam. Przeczytałam streszczenie, bo ogólnie miałam dosyć mało czasu na naukę i jeszcze na czytanie. Pamiętam, że z pana Tadeusza na jednej lekcji z polskiego dostałam 3 jedynki. Na jednej lekcji 3 jedynki. Za pracę na lekcji, za sprawdzian i za... Za odpowiedź ustną chyba. Dobra, czemu ja tu nie mogę wejść? Chyba coś poszło? Tam musimy iść, już widzę. Okej. O. Ale ja tam już nie doskoczę. O, dobra, jednak doskoczę, czyli tędy musimy teraz iść, dobra. O, tu jest wajcha! Jej, i otworzyliśmy drzwi do lochów pewnie kolejnych. O nie! Most ze Squid Game! Jak ja to kocham!
No dobra, chodźmy tutaj. O! Patrzcie, tutaj? Nie! O, się zaczyna! To było prawidłowe, to teraz tu. No teraz to musi być. O, dobra, to teraz to. I najgorzej teraz, które wybrać? Dobra, to. Nie! Tak, 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 tak i tak, nie? O, dobra, teraz jest prawidłowe. Święty checkpoint i tutaj widzę, że chyba jest ta książka schowana, dobra. Podnieś tą książkę! Nie. Jak podnieść tą książkę? Podniosłam już ją? Chyba tak, bo jej nie ma. Dobra, biegniemy, biegniemy! O! Okej. Okay. Tam jest jakaś wielka czacha. Nie lubisz czaszek? Nie? Jak ja mam tam przejść? A, przeskoczyć trzeba. Boże, jak tu wąsko jest. Teraz na te czachy. O! Na górę? Nie. Tutaj musimy przeskoczyć. Dobra, jest kolejna książka. Jej! Patrz, Riku. Mamy 7 już książek przeklętych. Oj, oj, oj! Gdzieś ty tu przyleciał. Dzień dobry. Dzień dobry. Gramy dalej? Chodź, gramy dalej. Tutaj, tutaj. Co my tu mamy? Jakaś gwiazda? Wow! Tam jest książka kolejna! Ale tu jakaś taka wielka książka była. To może już się zbliżamy ku końcu, co? Co tu się dzieje? Oj! Zabiłam się! Na, 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 na. A, tutaj z boczku jest przejście. Okej, już widzę. Tu, tu. O, i gdzie teraz? Tam musi... Nie! Prawie. Teraz tu. Dobra. Udało się. Jest tu jakaś schowana książka? Nie, chyba. To musimy teraz przejść przez ruchliwe skrzyżowanie. Jak idę do dentysty, to też jest takie strasznie ruchliwe skrzyżowanie. I nie ma tam blisko przejścia dla pieszych i zawsze się boję przechodzić. O, dobra. Co my tutaj mamy? O nie, mama! Co, to już koniec? Widzicie? Dlatego zawsze trzeba się rozglądać. Prawo, lewo, prawo, lewo. I wtedy można iść. I to już koniec jest. A ja znalazłam tylko 8 książek. I co teraz? Misiorysio! A gdzie jest mój misiorysio? Co mnie w palca udziobałeś, ty? Czemu mnie w palca udziobałeś? Niegrzeczny ptasiuśku. O nie, szminkę ci zostawiłam na dziobie, przepraszam. O nie! Teraz masz różowy dziubek. Różowy dziubek masz, przepraszam. No to co, kochani? Doszliśmy do końca. Niestety nie zebrałam 10 książek, ale udało mi się przejść tą grę, bo dostałam nawet odznakę. Jeżeli odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej z Rikusiem, to zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę, to na pewno go namówię i nagramy więcej odcinków z Roblox albo z innych gier. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!